Counter Strike. Ta legendarna seria gier słynie chociażby z prostych zasad, genialnego modelu strzelania, zaawansowanej warstwy taktycznej, ale też oddanej społeczności. Natomiast mało kto pamięta o jego genialnym sposobie opowiadania historii. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o narracyjnej warstwie Counter Strike. A. W dawnej przeszłości CS romansował z tradycyjnym opowiadaniem historii w zapomnianym już dzisiaj Condition Zero. Na szczęście, przy okazji Counter Strike a Source, Valve wróciło do tego, w czym jest najlepsze: opowiadania historii za pomocą środowiska. Już samo wchodzenie do maczu wprowadza gracza w realia świata przedstawionego. Na ekranie ładowania zostaje mu zaprezentowana mapa oraz cel misji. Tym sposobem gracz od razu rozumie, co się dzieje. Terroryści próbują dokonać zamachu, a antyterroryści muszą im to uniemożliwić. Genialnie, podkreśla tu design map. Punkty do podkładania bomby jasno określają skalę zagrożenia. Gracz od razu wie, czemu dany punkt jest tak ważny. Na Niuku dochodzi do próby wysadzenia reaktora jądrowego, co oznaczałoby powtórkę katastrofy z Czarnobyla. Na Vertigo wysadzamy skrzynki ze skrajnie toksycznymi substancjami. Które są niezbędne w trakcie stawiania każdego wieżowca. Z kolei na Daście 2 rozwalamy kilka skrzynek i beczek w zapomnianym przez Allaha pustynnym mieście. Ciężko o bardziej precyzyjne i imersyjne cele. Valve zadbało nawet o wyjaśnienie, w jaki sposób obie drużyny znalazły się na mapie. W przypadku Inferno terroryści zaatakowali kameralną restaurację ciężarówkami ukradzionymi od producenta kurczaków. Z kolei antyterroryści podjechali na miejsce w opancerzonym wozie, a następnie wspięli się po linkach. Tego typu przywiązanie do detali objawia się też w elementach i ozdobnikach map. Na Inferno znajduje się teczka z opisem szkolenia służb stanowiąca cenny element lore CS. -a. Nazwy ulic tej mapy mogą wydawać się przypadkowe, ale każda z nich została nazwana inaczej zmarłej postaci z odsłony Global Offensive. Na pasie Graffiti na bombsite'cie B upamiętnia bohaterskie poświęcenie się kluczowej dla Counter Strike'a postaci. Mówię oczywiście o antyterroryście Olafie Gustafsonie, który spłonął podczas rozbrajania bomby, ratując setki istnień. Narracja CSA jest tak ambitna, że nawet wykracza do świata realnego. Stanowi zwierciadło naszej szarej, smutnej rzeczywistości. W knajpce na Inferno znajdziemy tabliczkę z scenami w restauracji. Kapreza za 7 euro to sprytny symbol wysokiej inflacji we Włoszech oraz reperkusji post zapaści gospodarczej. Przystanek na Overpassie przedstawia nawet reklamę uświadamiającą graczy o niemieckim kryzysie na rynku mieszkaniowym związanym z ich niską podażą. Dużo obok znajduje się śmietnik z infografiką, do czego w tych czasach nadają się dyplomy uczelni wyższej. Valve dodało nawet odnośniki do kamienia węgielnego polskiej literatury. Rozwieszone pranie na inferno, a konkretnie koszulki z samymi czwórkami, nawiązują do postaci wybrańca z dziadów Mickiewicza i jego rozmiaru Buta. Do tego gracze kolekcjonują pełne ukrytego lore medale, świadczące o ich zasługach oraz rozeznaniu w intrygach fabuły Counter-Strike'a. Całe to doświadczenie wspiera również interfejs. Wyświetlanie nazw osobistości napotykanych w trakcie meczu odgrywa w tym kluczową rolę. Nie brakuje sław pokroju Valerii Phoenix, będącej szefową organizacji Phoenix, czyli głównej siły zła Uniwersum CSA. Innym razem spotkamy Broken Dreamsa, czyli w tłumaczeniu na polski zniszczone marzenia, uświadamiające nas, że zaprzepaściliśmy nasze życiowe szanse. Kiedy indziej natrafimy na progamera 69, a gdy zginiemy z jego ręki, to uświadomimy sobie, co i z kim robiła wczoraj nasza matka. Nie da się też ukryć ogromnego wpływu CS-a na rynek gier wideo. Wszyscy wiedzą o tym, że to od niego zaczęło się szaleństwo związane ze skinami. Natomiast mało kto wie o jego wpływie na powstanie niektórych kultowych gier. W jednym z wywiadów sam Hidetaka Miyazaki przyznał, że Counter-Strike był dla niego wielką inspiracją. Po siedmiogodzinnym spotkaniu z Gabe'em Newellem utwierdził się w przekonaniu, że mechanizmy narracyjne z CSa są perfekcyjne. Posłużyły za inspirację dla stworzenia najpierw Demon Souls, a następnie serii Dark Souls. Nic więc dziwnego, że Netflix bierze się za serialową adaptację Counter Strike 1.6. Została zapowiedziana na początek 2025 roku i ma szansę rzucić rękawice The Last of Us od HBO Max. Pozostaje nam mieć nadzieję, że Netflix nie zepsuje tego tak, jak i adaptacji naszego ukochanego, Wiedźmina 3 Dzikich Gon. Wolałbym, aby kolejne uniwersum nie musiało być ratowane przez książkowe adaptacje Andrzeja Sapkowskiego. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub i życzę udanego prima aprilis.